Hejka, witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przechodzimy z filmikiem, który nie myślałam, że się pojawi w ogóle na moim YouTubie. Nie miałam w ogóle pojęcia, że się coś takiego może pojawić. Jak widzieliście po tytule, kupujemy psa. Kupujemy psa, Jezu, nie mogę to uwierzyć. Dzisiaj jedziemy po pieska. Jeszcze wam nie mówię jakiej rasy, jadę z rodzicami. Ten piesek jest daleko, bo jest 200 km od nas. To... no troszeczkę daleko, ale no jest taki przyzwyciadczyk, to są szczeniaczka bierzemy, bo no, wiadomo, że szczeniaczka bierze się. Może jak ktoś dużego, to już obierze dużego, ale my chcemy szczeniaczkę. Zobaczycie go dzisiaj na moim odcinku, na pewno zobaczycie go. Jest przyzwyciadczkiem i będzie spał w moim pokoju. Już jest zdecydowane, że w moim pokoju i będę musiała pilnować go, żeby nic nie drapał, bo no... wiecie, meble i żeby nie drapał, ale mam nadzieję, że nie będzie drapał i będzie takim słodziaczkiem i jutro już wyjdę z nim na spacer. A jeszcze mamy pomysł, żeby z mamą pojechać do Blue City i w TK Maxie są różne takie, wiecie, jakieś łóżeczka dla psa, jakieś, wiecie, kołderki inne takie i tak. I to kupimy. Jeszcze moje dla mojej koleżanki i muszę dla Oliwki kupić prezent, bo jeszcze nie byłam... jeszcze jej nie kupiłam prezentu. Nie, już powiem wam, że kupiłam już jej prezent. Tutaj jest. Ale jeszcze drugą rzecz potrzebuję do już do całego kompletu. I tak, i chciałabym jutro pojechać z mamą, a jak nie, no to pojutrze. Chciałabym właśnie pojechać i kupić, wiecie, smycz, obroże, leżanko, jakieś zabawki dla psa. Bardzo bym chciała to kupić i no. I przechodzimy do odcinka. Jeśli odcinek się spodobał, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, która pokaże mi się tutaj na moim palcu. Jeśli w nią klikniecie, będzie ona szar i będziecie ze wszystkim moimi filmikami na bieżąco. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka. A my przechodzimy do odcinka. Po pieska mamy jechać dopiero o 18:00. Wiem, już trochę późno, a jest 14:30. Mamy tak jechać, bo moja mama wtedy kończy pracę, mój tata będzie miał czas, żeby pojechać i moja mama też dzisiaj idzie na 17 na masaż i tak właśnie tylko 18 nam pasuje i właśnie wrócimy na pewno jakieś 23 do domu, bo jadę z rodzicami, bo rodzice mówią, że ja muszę wybrać, jaki to będzie piesek, a najbardziej bym chciała właśnie zobaczyć, jakie w ogóle, jakie są. Pan powiedział, że są cztery suczki i cztery pieski, ale my bierzemy pieska. I teraz jeszcze odrabiam angielski i biologię i chemię. I zaraz będzie obiad. Dzisiaj mamy naleśniki. Dobre. Bardzo się cieszę. No i tak. Na razie to tyle u mnie się dzieje, ale ten dzień będzie najlepszy na świecie. Boże, nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę, ja na pieska tak długo mówiłam, prosiłam rodziców. Dobrze, kochani, my już jedziemy po pieska. Jesteśmy na razie, czekamy na moją mamę, bo moja mama poszła na masaż. I teraz czekamy, a po masażu już jedziemy. Jezu, ale ja się cieszę, matko, ten dzień nareszcie dobiegł. Nareszcie będę miała psa, naprawdę. Nigdy w życiu nie miałam psa i po prostu zawsze o tym marzyłam. I jeszcze nie wiem, jak go nazwiemy w ogóle. Pan, do którego jedziemy, ma cztery szczeniaki i cztery psy. I jesteśmy niezdecydowani, czy psa, czy szczeniaka. To jeszcze się... bo, jeszcze nie jesteśmy zdecydowani, czy psa, czy suczkę. Zobaczymy. Ten moment, Jezu, ale ja się cieszę, aż z nerwów, aż z radości mówię, że szczeniaki zamiast suczkę, przepraszam. No, bardzo jestem zadowolona i nigdy nie miałam, ale jakiej rasy, to dowiecie się, jak już dojedziemy i wam pokażę chyba w domu. Jedziemy po pieska. Poza tym, słuchaj, ta Anka kiedy... Przepraszam was, kochani, że nie nagrałam, ale tak dużo się działo i już piesek jest z nami. Zaraz wam go pokażę. Jezu, ale on jest taki zoniutki, o matko. Zobaczcie, kochani, właśnie tutaj leży i to jest bulldog francuski. Wzięliśmy pieska, zasnął, nabiegał się i zasnął. Teraz tak słodko śpi. Jezu, jaki on jest słodziak, zobaczcie.
rano wam jeszcze pokażę, jak się stanie, ale zobaczycie słodziaczkiem. Hejka, witam was w dzisiejszym dniu. Już z nami jest piesek. Jezu, ja nie mogę w to wierzyć, naprawdę on z nami jest. Wczoraj nic jeszcze wam nie mówiłam, bo dopiero go przywieźliśmy i chcieliśmy też wiedzieć z nim trochę zobaczyć i w ogóle zapomniałam, żeby to nagrywać i teraz właśnie pokazuję wam, jak on wygląda. To jest taki słodziak, jest takim słodziakiem. Teraz wam go pokażę, jak on wygląda dzisiaj rano. Czy wy to widzicie? Jezu, jaki słodziak, patrzcie, jaki on jest malutki, patrzcie, tak wygląda na naszej kuchni z daleka. Chodź. Patrz, jakie to jest piękne. Mam lekcję, a nie mogłam, po prostu tak piszczał, że po prostu musiałam go wziąć na moje nogi i teraz sobie tutaj leży, a lekcja trwa. Jezu, jakie on jest piękne, zobaczcie. Hejka, kochani, witam was w dzisiejszym dniu. Już jest kolejny dzień. Piesek już się przyzwyczaił bardziej. Teraz śpi. Nie chcę go budzić, bo wiecie, to jest dla niego też taka nowość. Zjadł dopiero co. Wyszłam z nim na dwór i teraz śpi. A ja muszę posprzątać pokój, bo dzisiaj do mnie przychodzi Oliwka na nocowanie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jest sobota, o Jezu. Zadrapałam sobie oko dzisiaj. Dzisiaj w nocy tak mnie swędziało. Widzicie, mam takie czerwone. Dlatego spokojnie zadrapałam sobie. No. I przychodzi dzisiaj do mnie na nocowanie i też chyba przyjeżdżają mój kolega i ciocia, bo chcą zobaczyć Siłynka. Bardzo chcą go zobaczyć i ja jestem taka, Jezu, nie mogę w to uwierzyć, że naprawdę go mam. Codziennie się budzę i on już piszczy, że chce wyjść z tego swojego łóżeczka. Byłyśmy z mamą na tym, nie powiłam wam, ale byłyśmy z mamą wczoraj w galerii i kupiłyśmy, poszłyśmy do TK Maxu, kupiłyśmy mu zabawkę taką, wiecie, taką pieszczotą kaczkę, leży na dole, nie chcę go budzić, bo wiecie, jak ją będę, tego budzę. I patrzyłyśmy na wszystkie te leżanki dla niego i miałyśmy takie, że jeszcze poczekamy, bo nie wiadomo jak, ile on urośnie, trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. W tym jeszcze, w tym swoim końcu, co ma, może jeszcze spać. I też nie kupowałyśmy mu za dużo zabawek, bo jak przyjedzie, to jak będzie już starszy, to wtedy mu kupimy. A i mama wtedy pojechała jeszcze do Makro i kupiła mu takie takie przysmaki dla szczeniaków. Takie, wiecie, że to taki trochę jak zabawka, coś takiego, że to je i to dla niego jak zabawka jest coś takiego, nie wiem. Takie mama kupiła. No i mam dla niego jedzonko. Już mamy. A teraz sobie spokojnie śpi. A ja chcę wam jeszcze pokazać, co kupiłam Oliwce na Mikołajki. Bo i tak tego nie zobaczy, bo ja chyba go zmontuję przed. Dzisiaj już go, dzisiaj dostanie ten prezent. Ale nie zobaczy przed, bo nie chciałam nagrywać, by nie zobaczyła wcześniej. A później wam pokażę jeszcze raz pieska. Okej, okay, dobrze, tutaj ma, tutaj kupiłam w Berszce dla mojej dla Oliwki tutaj w Berszka. A tutaj w tą torebkę zapakuję i pierwsze co jej kupiłam, to kupiłam jej takie błyszczyki, widzicie, o takie, jest ich troszeczkę, no ale takie na pewno fajny prezent, taki ładnie zapakowany w ogóle. I tutaj odkleiłam już ten, żeby nie zobaczyła. I tak, i zobaczcie, tutaj takie fajne, różowe, a w Berszce jeszcze je kupiłam, jeszcze wam pokażę, co je kupiłam. No i ta książka tak się prezentuje, jest bardzo fajna, no i ma dużo stron, będzie miała co Oliwka czytać. Ja też pomyślałam, że może kiedyś sobie też taką książkę kupię, spytam jej się, jak ona była i może też sobie taką kupię. A i jeszcze kupiłam tutaj jej w Berszce, już wam pokazuję, co jej kupiłam. Kupiłam jej koszulkę. Wiem, że ona bardzo chciała tą koszulkę dostać i mówiła mi bardzo długo. To jest ta koszulka tutaj z takim właśnie motywem, tymi tie-dye, można tak powiedzieć, tym. I to jest rozmiar S-ka. Jej wzięłam, odcięłam już cenę, żeby nie było widać. Chyba każdy, to jak chcecie, to na stronie Berszki tam jest i tu z takimi znaczkami. Bardzo fajna jest ta książka, ta bluzka mi się też bardzo podoba, ale to dla Oliwki. Mam nadzieję, że jej się spodoba ta koszulka i te prezenty. I to są dla niej trzy prezenty. Widzicie, kochani? Co to za słodziak? Co to za słodziak? Obudziłeś się? Obudziłeś się? O, co to
za słodziak? Patrzcie, jaką ma kokardkę. Zawiązaliśmy mu taką kokardkę. Anton. Po duńsku. Wzięliśmy imię z duńskiego. Poprawimy ci kokardkę. Chodź. Patrzcie, to jest jego sztuczka. Da radę. O! Wszedł. Matko, nie mogę. Ja nie wiem, jak to ująć w aparacie, ale patrzcie, leży na moich nóż, na moim tutaj kolankach. Teraz zrobimy tak, o, tutaj będzie leżał. No i sobie teraz pójdzie zaraz spać, ale jest słodziaczkiem, wiesz, jest takim słodziaczkiem. Hejka, witam was! Już w kolejnym dniu jest niedziela. Oliwka wczoraj do mnie przyjechała na nocowanie. Już nie pokazywałyśmy, bo to takie było. Chciałyśmy sobie spędzić czas. Jeszcze przyjechał do nas mój wujek i mój kolega taki Mikołaj. Było bardzo fajnie. Kupiłyśmy zieloną polewę i żółtą polewę. Mam nadzieję, że będą dobre. Fajne, takie polewy zrobimy zaraz pierniczki i będą smakowały bardzo dobrze. Patrzcie, kochani, jakie nam wyszły z oliwką pierniczki. Tutaj takie zrobiłyśmy takim lukrem zielonym i takie ozdobiłyśmy. Nie są za pięknie ozdobione, ale jak tak z daleka patrzę, to ładnie wyglądają. A tutaj jeszcze są kolejne i tu będą bez lukru, bez niczego, a tu będą z lukrem. Tylko że teraz żółtym. No i posypujemy takimi dodatkami. I jeszcze czekamy, bo lukier się rozpuszcza tam. Tu się rozpuszcza lukier. I czekamy, aż się rozpuści i dekorujemy następne. Ale bardzo fajnie się to dekoruje, nie, Hajfka? No. Fajnie. I są dobre. Wyszły nam. Mhm. Hejka, my właśnie już upiekłyśmy te wszystkie pierniczki, dekorowałyśmy i teraz chciałabyśmy wam pokazać, co sobie zrobiłyśmy, jakie prezenty na Mikołajki. Jak wiecie, były dzisiaj są Mikołajki, ja to wrzucę na pewno później, ale na Mikołajki sobie kupiłyśmy kilka prezentów, prezent taki, w których na pewno przekroczyłyśmy sumę. Ja tak na pewno. I teraz chcemy wam pokazać, co sobie kupiłyśmy. Bo ja naprawdę się bardzo cieszę z tego prezentu. I teraz chcę wam pokazać, co mi Oliwka kupiła. Tak wygląda pudełko. Tak z taką tutaj kokardką. No i teraz zrobię tak. Wszystko wezmę. To otworzę. Nie było. I to pudełko się tak otwiera. I już chwilkę. O! Otwieramy i pierwsze co jest, to tutaj dostałam taką ramkę ze zdjęciem. Tutaj nasze zdjęcie, jak byłam u Oliwki i tutaj też jak byłam u Oliwki i dla najlepszej przyjaciółki. Dla mnie ten prezent jest po prostu czaderski. Ja sobie tą ramkę postawię miała albo na biurku, nie wiem. I tutaj jak widzicie, kryje się wiele więcej rzeczy. Tutaj taki długopis z takim tutaj piernikiem. Fajny, ja lubię takie prezenty z Home and You. Tutaj mamy taką gumkę. Ja bardzo lubię te crunchy. Tak, ja lubię te gumki bardzo, one są takie fajne. Tutaj mamy taki brylok. O, tutaj. Czekajcie. O, taki tutaj bryloczek. O, tutaj taki bryloczek. Tutaj takiego reniferka. Mamy, o i tutaj takie siano i tutaj kinderki, jak widzicie, kinderki takie mini, fajne, ja bardzo lubię te kinderki. I tutaj mamy też taką karteczkę dla najlepszej przyjaciółki Gabrysi. I tutaj mamy takie bransoletkę taką, jak widzicie, z takimi tutaj, ja lubię nosić bransoletki, to fajnie. Tutaj mamy kolejną bransoletkę, to tak się prezentuje. I tutaj mamy bransoletkę, która sama Oliwka robiła, bardzo ładna. I chyba tutaj to z tyle z takich, chyba takich małych rzeczy. I przechodzimy teraz do tego. Tutaj dostałam bardzo fajny, bardzo fajny prezencik. I tu jest taka bransoletka.
z takim serduszkiem, jak widzicie. O, tak się prezentuje, bardzo ładna. Ja już się nie, jak właśnie czekam, aż żeby wam pokazać, jak ta bransetka się prezentuje i jak dla mnie jest super. Fajnie się prezentuje i w ogóle super prezent. Fajnie, tak tutaj takie lisianko, super. Powiem wam, bardzo, bardzo fajny prezent. Jak widzieliście, taki prezencik dostałam od Oliwki, jak dla mnie po prostu bardzo fajny prezent. Mi się bardzo podoba, jest super, bardzo fajny. No i też dzisiaj jeszcze Oliwka u mnie nocuje, już wczoraj przyjechała do mnie Oliwka, nocowała i dzisiaj też odnocuje. I jutro będziemy razem na lekcjach online, to będzie takie dziwne, ale będziemy razem i to jest takie śmieszne, włączymy. Jeśli nam nauczyciele będą kazały włączyć kamerki, to będzie śmiesznie. Ale jeszcze jutro mamy sprawdzian z opowieść wigilijnej, z polskiego. No i tak. Z lektury, które nie czytaliśmy. Jezu, nie mogę. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Sprawdzimy, zobaczymy. Ale nie, tak to bardzo fajnie spędzamy weekend. Ja bardzo... tamten weekend był też bardzo fajny, ten weekend jest bardzo fajny, dlatego weekendy fajnie spędzane. Wczoraj zapomniałam też wam, kochani, pokazać, jaki case dostałam od mamy na Mikołajki. Taki case jeszcze dostałam na telefon z takim brokatem tutaj, jak widzicie, na iPhone'a 7, 8, 6, 7 i bardzo się z niego cieszę i teraz go otworzę. O tak, kochani, się prezentuje ten case na moim telefonie, tak tutaj taki brokat tutaj, jak widzicie. Mi się bardzo podoba, jest taki gruby, zobaczcie, jak on jest taki gruby. Ładnie zrobiony, bardzo się cieszę. Bardzo fajny prezent na Mikołajki. No i pies też jest prezentem na Mikołajki. W ogóle patrzcie, co Oliwka napisała mi na tej mojej tablicy. Oliwia, najlepsza przyjaciółka na świecie. Gabi jest dla mnie jak siostra. Gabi jest dla mnie jak siostra. Ja ją... Gabi jest dla mnie jak siostra. Ja nie pozwolę, żeby ktoś ją skrzywdził. I ja to napisałam, Oliwka jest najlepsza na świecie. Najlepszą przyjaciółką na świecie. Dlatego to jest bardzo fajna taka pamiątka po naszym dwudniowym nocowaniu. W ogóle, kochani, zapomniałam wam pokazać, że LEDy mam. Nie pokazywałam wam LEDów. Moje LEDy się ciągną o stamtąd. O, czekajcie, ostrość. Stamtąd, z tego takiego tego przejścia. I one lecą tak, 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 tak. I tam mają, tam już są podpięte. A ja już kończę tego vloga. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik, taki długi vlog mogę... Mam teraz, sprawdziłam, że mam dużo materiału i naprawdę będzie długi ten vlog, ale opłaca się. Naprawdę w tym filmiku się dużo działo. Jeśli chodzi o pieska, no to on teraz śpi. Wymęczyłam go, naprawdę wymęczyłam go, żeby poszedł spać. I teraz śpi, a ja mam teraz czas, żeby go... żeby zmontować ten filmik, ale jeszcze zapomniałam wam pokazać, że powiedzieć, że moja mama kupiła dzisiaj dla niego leżankę i karmę, bo już nam się skończyła karma, ale to już w następnym odcinku wam pokażę, bo już nie będę tak przedłużać, bo nigdy tego filmiku nie skończę, zawsze coś się znajdzie, że jeszcze wam pokażę, dlatego już nie przedłużam i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli odcinek się spodoba, to wiecie, co robić. A ja się z wami żegnam i widzę się z wami w kolejnym odcinku. Pa, pa!